Drodzy studenci i wielmożni gospodarze i goście, chciałem w swoim krótkim wystąpieniu odnieść się do dwóch bardzo ważnych pojęć. Do pojęcia bezpieczeństwo i stabilność, ale chciałem to zrobić z określonej perspektywy. To znaczy chciałem potraktować bezpieczeństwo jako dobro publiczne, a jeśli patrzymy na bezpieczeństwo jako dobro publiczne, to oznacza, że należy sfinansować usługę takiego dobra, a więc wchodzimy w obszar polityki gospodarczej. Natomiast na stabilność chciałem spojrzeć z punktu widzenia polityki państwa, która to polityka osłania nas przed negatywnymi skutkami szoków zewnętrznych, a więc pozwala zmniejszyć amplitudę pomiędzy fazami cyklu koniunkturalnego, a tym samym zrealizować pewien postulat stabilności. Taki jest mój zamiar i taka jest intencja mojego krótkiego wystąpienia. Bezpieczeństwo to od wieków najważniejsze dobro publiczne, a zapewnienie bezpieczeństwa stanowiło i stanowi najwyższej rangi powinność każdego państwa, niezależnie od jego instytucjonalnej formy i okresu historycznego. W przeszłości bezpieczeństwo było utożsamiane przede wszystkim z jego militarnym wymiarem, którego głównym celem była obrona ludności i terytorium przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Współcześnie o bezpieczeństwie mówimy znacznie szerzej, w wielu innych aspektach, takich jak bezpieczeństwo ekonomiczne, energetyczne, żywnościowe czy zdrowotne. Do tego wątku jeszcze za chwileczkę krótko nawiążę. A ostatnio coraz częściej mówi się o cyberbezpieczeństwie. Może spójrzmy troszeczkę w głąb historii. Adam Smith, to nazwisko studentom jest znane. Spotykaliśmy się z Adamem Smithem na naszych wykładach. W swojej pracy Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów wiele miejsca poświęcił właśnie powinnościom państwa względem obywateli. Powinności te to podstawowe dobra publiczne, które państwo musi zapewnić, aby życie społeczne i gospodarcze mogło się w ogóle rozwijać. Adam Smith w swoim sztandarowym dziele wymienia 5 takich fundamentalnych dóbr publicznych. Obecna oferta dóbr publicznych jest znacznie szersza, ale Adam Smith w tej kolejności wymienia, co następuje. Po pierwsze, ochrona życia. To jest powinność państwa. Po drugie, bezpieczeństwo zewnętrzne. Po trzecie, bezpieczeństwo wewnętrzne. Po czwarte, ochrona własności. I po piąte, ochrona kontraktów, czyli sprawiedliwe sądy. Adam Smith mówi, że bez tych 5 podstawowych dóbr publicznych trudno jest skutecznie zorganizować życie społeczne i gospodarcze. Jeśli bezpieczeństwo w tym katalogu jest tak ważnym dobrem publicznym, to muszą się zrodzić w dalszym ciągu 2 fundamentalne pytania, przed którymi stali ci, którzy żyli w czasach Smitha, a my stoimy obecnie. To jest pytanie o źródła sfinansowania tego dobra, tego bezpieczeństwa, schodząc na niższy szczebel abstrakcji, jest to pytanie o strukturę systemu podatkowego, bo stąd pochodzą środki. To po pierwsze. I drugie pytanie to jest pytanie o legitymizację opodatkowania. To znaczy o uzasadnienie, dlaczego państwo z pozycji dominium sięga po dochody swoich obywateli po to, żeby finansować po tym dobra publiczne. To trzeba uzasadnić. Można to zrobić siłą, ale bez uzasadnienia i legitymizacji mogą być poważne kłopoty. Struktura systemu podatkowego to struktura podstaw i taryf opodatkowania. Spójrzmy na problem struktury systemu podatkowego i jego legitymizację przez historyczny kontekst czasów Adama Smitha. Bezpieczeństwo w katalogu Smitha jest ściśle związane z ochroną własności. To jest ochrona własności, to jest ten czwarty punkt. Bezpieczeństwem i tym samym ochroną własności są bowiem najbardziej zainteresowani bogaci. Biedni nie mają co chronić, bo niewiele posiadają. Stąd wywodzi się
argumentacja na rzecz progresywnego opodatkowania wysokich dochodów w warunkach dużych rozpiętości dochodowych. W XVIII i XIX wieku mamy w zasadzie do czynienia z biegunową stratyfikacją społeczną i tym samym koncentracją bogactwa po jednej stronie i koncentracją ubóstwa po drugiej stronie rozkładu dochodów. W środku jest pusta przestrzeń, która z czasem zostanie wypełniona przez klasę średnią. W sprawie rozłożenia ciężarów podatkowych, to jest niezwykle istotna kwestia z punktu widzenia pokoju społecznego. Pozwolę sobie sięgnąć do kilku cytatów z klasyków ekonomii. William Petty, wiek XVII. Ludzie winni przyczyniać się do pokrycia wydatków publicznych tylko w tej mierze, w jakiej mają oni udział i zainteresowanie w zachowaniu pokoju publicznego, to znaczy odpowiednio do swego majątku czy też bogactwa. Adam Smith, wiek XVIII. Jeżeli władza państwowa jest ustanowiona dlatego, by zabezpieczała własność, to w rzeczywistości jest ona ustanowiona dla obrony bogatych przed biednymi, to jest tych, którzy posiadają jakąś własność, przed tymi, którzy jej nie posiadają. Jean-Charles Sismondi, już wiek XIX. Ludzie winni przyczyniać się do pokrycia wydatków publicznych tylko w tej mierze, w jakiej mają oni udział i zainteresowanie w zachowaniu pokoju publicznego, to znaczy odpowiednio do swego majątku czy też bogactwa. Jest więc całkowicie sprawiedliwe, mówi Sismondi, lecz wyższym, że bogaty przyczynia się finansowo nie tylko proporcjonalnie do swojego majątku, lecz w wyższym jeszcze stopniu do utrzymania porządku, który jest dla niego tak korzystny. Tak samo zresztą odpowiada sprawiedliwości zabieranie raczej z nadmiaru jego dóbr niż z tego, co niezbędne dla biednego. Kapitaliści muszą brać udział w stosunkowo wyższym opodatkowaniu dla utrzymania rządu, któremu zawdzięczają wprost swe istnienie. To jest cały kontekst historyczny poprzednich wieków. Ale z tych właśnie przykładów, które tutaj podałem, z tego kontekstu historycznego wynika bardziej ogólne przesłanie i o tym chcę teraz parę słów powiedzieć. To przesłanie to jest mianowicie takie, że struktura systemu podatkowego musi odpowiadać sytuacji społeczno-gospodarczej danego kraju w określonym miejscu i czasie historycznym. Nie inaczej jest dzisiaj. System podatkowy musi być szyty jak garnitur na miarę warunków, poziomu rozwoju i strategicznych celów danego kraju. Musi także brać pod uwagę uwarunkowania demograficzne, rozkład dochodów i sytuację majątkową społeczeństwa. A te czynniki są przecież różne w różnych krajach. Unifikacja i harmonizacja systemów podatkowych lub imitacja wzorów innych krajów może napotykać na trudności i wcale nie musi przynosić pozytywnych efektów. Kłopoty związane z pełną harmonizacją systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej są tego najlepszym przykładem. Nowe formy bezpieczeństwa, proszę Państwa, wymieniłem kilka tych form, wymagają nowych źródeł finansowania, często w postaci niestandardowych innowacji podatkowych. W takim świecie żyjemy, gdzie pojęcie innowacje jest kluczowe. A propos innowacji podatkowych, wspomnę tylko na marginesie, że skoro Polska nie może skutecznie konkurować na polu, że tak powiem, technologicznym, czy innowacji technologicznej, powinna zyskać przewagę, proponując atrakcyjne innowacje podatkowe. Z tego punktu widzenia, jak sugerował już premier Morawiecki, moglibyśmy się stać krajem specjalnej strefy ekonomicznej. To jest nasza duża szansa. Przykładem takiej innowacji podatkowej może być stosunkowo młody podatek od transakcji finansowych wprowadzony w Polsce w 2016 roku, zwany powszechnie podatkiem bankowym. Jest on odpowiedzią rządów na destrukcyjną rolę systemu bankowego w kreowaniu kryzysu finansowego 2007-2008. Na rozwiązanie czeka jeszcze sposób opodatkowania wielkich platform cyfrowych.
ochrona praw autorskich. Dyskusja w tym temacie, czy w tych tematach i spory ciągle jeszcze trwają. Przejdźmy jednak na grunt naszego polskiego bezpieczeństwa zdrowotnego. Wspomniałem, że jeszcze do tego wątku nawiążę. Realizacja idei bezpieczeństwa zdrowotnego wymaga coraz większych nakładów i daleko idących zmian organizacyjnych. W kampanii wyborczej jedynym pomysłem są propozycje zwiększania udziału wydatków na ochronę zdrowia w PKB finansowane ze środków publicznych, Narodowy Fundusz i budżet państwa. Na przykład 6, inni mówią 7, można powiedzieć 15, można powiedzieć 17. Trzeba mieć świadomość jednak, że nawet najwyższe, życzeniowo licytowane udziały nie przyniosą spodziewanych realnych efektów bez uprzedniego, zasadniczego przemodelowania instytucji świadczących usługi zdrowotne w kierunku, po pierwsze, koncentracji na procesach wyspecjalizowanych, sieć szpitali jest tutaj wyjściem w tym kierunku, i koordynacji ruchu pacjentów. Bezpieczeństwo zdrowotne wymaga więc w pierwszej kolejności zmian organizacyjnych, dopiero w drugiej kolejności określenia niezbędnych nakładów. Jest jednak jeszcze i trzecia kwestia, o której chciałbym nie zapomnieć. Oprócz tego należy zwrócić również, oprócz zmian organizacyjnych i wysokości nakładów, na sposób gromadzenia środków. I tutaj, wykorzystując dorobek i rekomendacje płynące z teorii finansów publicznych i teorii opodatkowania, można rozważyć alternatywny, bardziej efektywny sposób gromadzenia środków na ochronę zdrowia, odwołując się do koncepcji podatku ekwiwalentnego. Podatek ekwiwalentny w teorii i nie tylko, to taki podatek, który nie trafia do bezimiennego budżetu, lecz jest przeznaczony do sfinansowania konkretnego dobra publicznego. Idąc tym tokiem rozumowania, można rozważyć odejście od dotychczasowej formy opodatkowania dochodów z pracy w postaci konstrukcji PIT i w to miejsce wprowadzić alternatywny sposób opodatkowania dochodów w postaci składki zdrowotnej, skalkulowanej już na poziomie realnych kosztów świadczonych usług zdrowotnych. W warunkach polskich takie rozwiązanie znajduje uzasadnienie z tego względu, że mniej więcej wszystkie wpływy z PIT równoważą wszystkie wydatki na ochronę zdrowia. To się waha mniej więcej w okolicach 100 miliardów złotych. Chodzi tylko o sposób, o zmianę sposobu pozyskiwania tych środków. Takie rozwiązanie posiada kilka zalet. Po pierwsze, ma charakter właśnie podatku ekwiwalentnego i tym samym wykazuje walor większej społecznej legitymizacji opodatkowania dochodów osobistych niż obecny PIT. Po drugie, akceptowana legitymizacja pozwala w większym stopniu zbliżyć wpływy do kosztów usług zdrowotnych niż tylko prosty udział wydatków w budżecie. I po trzecie, takie rozwiązanie sankcjonuje już stan faktyczny, ponieważ obecna składka zdrowotna jest i tak odpisywana od podatku. Pole dla innowacji, różnego rodzaju i innych pomysłów oczywiście istnieje i uczelnia powinna być źródłem inspiracji i konstruowania takich innowacji. Przejdę teraz do pojęcia stabilizacji, czy stabilności stabilizacji. Jeśli chodzi o problem stabilizacji jako wyzwanie dla polityki makroekonomicznej, to należy zwrócić uwagę na jej trzy społeczne aspekty. Po pierwsze, stabilizacja dobrobytu. Po drugie, stabilizacja pracy, a więc tym samym dochodu nominalnego. I stabilizacja zabezpieczenia emerytalnego. Stabilizacji w żadnym przypadku nie należy utożsamiać z zakonserwowaniem stanu wyjściowego. W ekonomii znamy pojęcie równowagi dynamicznej. Jest to przechodzenie z upływem czasu od jednego stanu równowagi do drugiego na coraz wyższych poziomach użyteczności. W świetle takiego konceptu stabilizacja w ramach trzech wymienionych obszarów będzie oznaczała, po pierwsze, wzrost dobrobytu, czyli wzrost dochodów nominalnych, przy ustabilizowanej wartości polskiej złotówki. W świetle tak zdefiniowanej stabilizacji społecznej kluczowego znaczenia nabiera rola banku centralnego,
Narodowego Banku Polskiego. Konstytucja w artykule 227 ust. 1 stanowi, co następuje. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. Gdyby realna siła nabywcza polskiej złotówki w wyniku inflacji ulegała erozji, wówczas wysiłki rządu idące w kierunku wzrostu wynagrodzeń nominalnych, tu należy wspomnieć o projekcie 500+, płacy minimalnej, podstawowym zabezpieczeniu emerytalnym, mogłyby pójść po prostu na marne. Narodowy Bank Polski wykonuje normę zapisu konstytucyjnego o stabilizacji siły polskiej złotówki, prowadząc stosowną politykę pieniężną skierowaną na realizację celu inflacyjnego. Narodowy Bank Polski koordynuje również z punktu widzenia celów rozwojowych własną politykę stopy czy politykę stóp procentowych z założeniami polityki fiskalnej rządu. Nie bez znaczenia dla stabilności systemu finansowego jest także polityka rezerw dewizowych. Zawsze dobrze jest mieć coś w szufladzie, w tym rezerw złota. W ciągu dwóch ostatnich lat, 2018-2019, Narodowy Bank Polski zwiększył rezerwy złota o 125,7 ton do poziomu 228,6 ton, czyli przeszło dwukrotnie w porównaniu z okresem poprzednim. W ten sposób zbliżyliśmy się pod względem udziału złota w rezerwach dewizowych do średniej w bankach centralnych świata. Nie trzeba podkreślać, jakie znaczenie w umacnianiu fundamentów stabilności złotego mają rezerwy złota. I w końcu last but not least, Narodowy Bank Polski czynnie uczestniczy w budowaniu polskiego kapitału, czego najlepszym dowodem jest nasze tutaj dzisiejsze spotkanie. Kolejnym, i to już jest ostatnim, istotnym warunkiem stabilizacji dobrobytu jest zachowanie polskiej złotówki do czasu, kiedy zostaną spełnione przez nasz kraj warunki tak zwanej realnej konwergencji, to jest zbliżenia PKB per capita według parytetu siły nabywczej do poziomu osiąganego w rozwiniętych gospodarkach Europy. Lukę w tym zakresie szacuje się w czasie na około 25-30 lat. Wyobraźmy sobie teraz całkiem teoretycznie. Wchodzimy do strefy euro dzisiaj przy kursie 4,50 zł za 1 euro. Przeciętny emeryt otrzymuje wówczas około 500 euro, zaś minimalna emerytura wyniosłaby około 270 euro. Liczba emerytów i rencistów wynosi w Polsce około 7,5 miliona. Należy to mieć na uwadze. Średnia płaca wyniosłaby około 1100 euro, podczas gdy średnia płaca u naszych sąsiadów za Odrą jest trzykrotnie wyższa i wynosi 3200 euro. Ekonomia wykazuje, że dostosowania cenowe przebiegają znacznie szybciej niż dostosowania dochodowe. Czyli ceny dopasowują się znacznie szybciej do wyższych cen za naszą granicą. Dlatego też przyjęcie euro w warunkach braku realnej konwergencji doprowadziłoby do spadku realnych dochodów polskich obywateli, dochodów uzyskiwanych czy wyrażonych w euro. I na zakończenie chciałem jeszcze podkreślić rolę własnej waluty w stabilizowaniu systemu społeczno-gospodarczego. Wpływ Narodowego Banku Polskiego na podaż pieniądza i kurs walutowy daje możliwość skutecznej reakcji na pojawiające się w warunkach niepewności tzw. szoki zewnętrzne. Polska jest małą, otwartą gospodarką ze znacznym, bo około 40% udziałem wymiany handlowej w PKB. W warunkach negatywnych szoków zewnętrznych odpowiednia polityka kursowa, na przykład okresowe osłabienie złotówki względem innych walut, pozwala ta polityka zwiększyć konkurencyjność polskiej wymiany i tym samym zmniejszyć amplitudę pomiędzy fazami cyklu koniunkturalnego. Kraj będący członkiem wspólnego obszaru walutowego takiej możliwości po prostu nie ma. Reasumując, niewątpliwie najważniejszym wyzwaniem na dziś i jutro dla każdego rządu jest utrzymanie stabilnego rozwoju w warunkach bezpieczeństwa i spokoju. Szczęść Boże.